czego nie wiecie o długach na świecie. Rozwiązanie jest możliwe. Oto Maria Martinez, szefowa rządu małego fikcyjnego państwa Braksyk. Aby sfinansować swój rozwój, Braksyk pożyczył pieniądze za granicą. Jednak potem nadszedł globalny kryzys finansowy. Dochody Braksyku przestały być wystarczające. Teraz nie jest w stanie jednocześnie spłacać swoich długów i dbać, by w kraju nie zwiększał się poziom ubóstwa. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie dalszego losu zadłużenia Braksyku. W dyskusji biorą udział ci, którzy pożyczali temu krajowi pieniądze. Prezydent Martinez nie może uczestniczyć w rozmowie. Tylko czy w ten sposób uda się znaleźć odpowiednie rozwiązanie? Prezydent Martinez boi się, że wierzyciele zażądają dalszych cięć w budżecie. Tylko na czym w Braksyku można jeszcze zaoszczędzić? Na przykład w Senegalu rozwiązania zaproponowane przez wierzycieli doprowadziły do tego, że kryzys zadłużenia trwa już ponad 20 lat. Prezydent Senegalu rozmawiał z wierzycielami już 14 razy. Przecież na pewno da się inaczej. Kiedy osoba fizyczna popada w długi, możliwe jest postępowanie upadłościowe. Pozwala ono znaleźć najlepsze możliwe wyjście dla wszystkich. I to szybko. Można by to wprowadzić również dla państw. W jawnym i otwartym postępowaniu dłużnicy i wierzyciele znaleźliby rozwiązanie, które dla wszystkich byłoby do przyjęcia. Tak jak w krajowym prawie upadłościowym, pomógłby im bezstronny sędzia. Aby ustalić, ile długów musi zostać umorzone, uczestnicy i sędzia potrzebowaliby informacji na temat kondycji zadłużonego państwa. Najlepiej by dostarczył je ktoś, kto nie jest ani wierzycielem, ani dłużnikiem. Bardzo ważne jest też to, żeby wszystkie strony doszły do głosu. Kredyty na działania, które za wiedzą wierzyciela zaszkodziły ludności, zostałyby umorzone. Tak jak osobie fizycznej, tak i państwu należałoby pozostawić niezbędne do życia minimum środków. Zostałoby ono wyłączone z obowiązku spłaty długu. W przypadku państw są to środki na podstawowe usługi publiczne, szpitale, szkoły oraz wypełnianie zasadniczych funkcji państwa. Na koniec postępowania sędzia orzekałby, ile długu zostanie umorzone. Braksyk dostałby szansę na nowy początek, a wierzyciele dostaliby tyle pieniędzy, ile Braksyk może spłacić. Jeżeli któryś wierzyciel nie chciałby się włączyć w negocjacje, odchodziłby z niczym. Państwa nie padałyby łupem funduszy sępich. To mogłoby dobrze działać. Jednak dotychczas wiele krajów bogatych bojkotowało wszelkie próby wprowadzenia takiego mechanizmu. I tak prezydent Martinez nadal będzie siedziała przed zamkniętymi drzwiami. Dokładnie tak jak jej koleżanki i koledzy z innych zadłużonych państw.